To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Janusz Majewski. Bo Januszu trudno mi jest mówić, bo on jest takim nie dość bliskim kolegą, ale jeszcze wiele lat bliskim sąsiadem też z tego samego Żoliborza. I studiowaliśmy w niewielkim odstępie i pamiętam w czasie studiów patrzyło się na Janusza przede wszystkim jako na architekta, człowieka świetnie zorganizowanego, człowieka, który miał wyrobiony gust, który miał taką jakby niezawodną ocenę każdej, każdej, każdej linijki. Człowiekiem oczytanym, człowiekiem z inteligenckiego domu. Były to wszystko takie zalety, które on przetwarzał w swoich etiudach już szkolnych. Potrafił zatrudnić Mrożka, który mu świetnie zagrał, ale było to wszystko takie z wysokiej półki. I takiego Janusza pamiętam, pamiętam go zawsze w związku z Zosią Nasierowską, która była naszą koleżanką na Wydziale Operatorskim, ale no, zrobiła oszałamiającą karierę jako fotograf i była portrecistką no, całej pokoleń. Żadna licząca się kobieta w towarzystwie nie mogła nie mieć zdjęcia od Zofii Nasierowskiej. Oni oboje byli dzięki temu szalenie zamożni, co było... Prawda, w Polsce Gomułkowskiej, no, czymś zadziwiającym, wtedy jeszcze mieszkali na Tamce. Potem dzielili z Kawalerowiczem dom na Szoli Tuż naprzeciwko drugiej ulicy był Lutosławski, i gdzieś byłem także ja. Także był to i jeszcze po drugiej stronie Morgensztern. Także byliśmy taką kolonią filmowców w ładnej dzielnicy. Ale mi się zdaje, że najważniejsza to właśnie była ta kultura literacka, którą niósł ze sobą. Majewski, skądinąd architekt. I to jest w jego wszystkich filmach. On nie zrobił żadnego filmu, który byłby jakoś tak mocniej nieudany. Robił filmy lepsze, gorsze, ale wszystkie były powyżej jakiegoś takiego średniego poziomu. No z tym, że ja przepadam za Lokisem, który jest niezwykle zabawnym, inteligentnym filmem. I w ogóle wygrzebać ten tekst literacki było już jakimś wyczynem, bo to ktoś tego Merime pamięta. No, ale też e, pamiętam Janusza e, Zaklęte Rewiry, które były niezwykle zabawne. Oczywiście Ceka Dezerterzy, które były filmem naprawdę delikatnym, zabawnym. I teraz ostatnich jego wspomnień. Ta matura była czymś ujmującym, prawda? Ekscentrycy. Wszystko to są filmy, które on czerpał ze swojej młodości takiej nostalgii jako lwowiak za tę. Polską, która już zapomnianą, Polską, która się gdzieś już rozwiała, za tym krakowem powojennym, którym się wychował. Także Janusz zachował bardzo wyraźnie swoją osobowość, mimo że umiał się dostosować do zmieniających się czasów, a był do tego takim rzetelnym, zawsze przyjaznym kolegą. Taki zostaje do dzisiaj, i stąd jest takim człowiekiem cieszącym się powszechnym szacunkiem i chyba powszechną sympatią.